Siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś przed nami 39. odcinek z Mass Effect 2 i 76. Mass Effect edycji legendarnej. Moi drodzy, jesteśmy na samym początku wykonywania zadania lojalnościowego Mordina. Mordin, stara krew przed nami. No i zobaczmy, co tutaj będzie się działo. To jest już chyba ostatnie zadanie. Na tuczance! Tych przeciwników znamy z poprzedniego odcinka, z rytuału przejścia grunta. No i okej, idziemy w dobrym kierunku. Tutaj właśnie nie wiadomo, kurde, z której strony jakiś przeciwnik może wyjść, tak więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Trzeba się rozglądać i trzeba też umiejętnie wysłuchiwać, z której strony nadchodzą przeciwnicy. No na razie tak, na razie ci sami przeciwnicy. Ciekawe, czy też miażdży paszcza nas będzie atakować. Ach, w idealnym momencie. Dawaj, dawaj. Pięknie, bombardier zabity. To załatwi sprawę. Dobra, czyli co, tutaj wszystko to taki mały na razie komitet powitalny. Dobrze, amunicja jest na ziemi. Zbieramy i znów pełno chyba, nie? 80 w magazynku i 480 w kieszeniach. Uwaga, pozostaliśmy już bez tarcz. O, a co to za gościu? Zwykły żołnierz z pancerzem. No jak widzimy, w szeregach krwawej hordy różne narodowości się znajdują, walczą dla nich i tak dalej. No dobra, lecimy dalej. Za późno, już po tobie. No tutaj już nikogo nie ma, czyli spoko. 100 kredytów. Pierwsza waluta w tym odcinku. A, pięknie. Dobra, ten drugi też wybuchł. Możemy ruszać dalej. A, czyli oni po prostu, każdy z nich wybucha, gdy tracą życie, a ja myślałem, że to dzięki temu, że strzeliliśmy tam w bak czy co. O kurde, i Mordin już padł. Zostaliśmy sami z gruntem. Dobra, Mordin myślę powinien wstać, gdy tutaj będzie już pusto od przeciwników. No i właśnie, przeciwników nie ma, Mordin wstał i teraz tak, kolektor spalin. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. Dostarcz kolektor, aha, dobra, czyli mamy kolektor spalin i możemy go dostarczyć właśnie dla mechanika i dzięki czemu chyba dostaniemy jakieś nowe zadanko, czyli jeszcze coś nas na tej tuczance czeka. Dobra. Czyli co, możemy iść dalej, hakujmy te drzwi. Dobra, to było tutaj pierwszy obwód, cyk. Tutaj mamy C, tutaj jest strzykawka. C,
palce na dole i ostatni obwód. Elegancko. Dobra, drzwi otwarte, przechodzimy dalej. Tu na razie pusto. Solidny, wytrzymały. Wejdź do szpitala. No dobrze. Się robi. Zabij, a nie, zwłoki człowieka. Człowiek, trzeba zbadać. Rany, guzy, otarcia na nadgarstkach i kostkach. Liczne ślady po igłach. Pacjent, ofiara eksperymentów. Pewnie nie da się stwierdzić, kim był ten biedak. Brak tatuaży czy identyfikatorów. Może to niewolnik lub więzień. Względnie najemnik albo pirat. Nieistotne. Część krogańskich badań nad szczepionką przeciw genofagium. Ludzie to dobry materiał badawczy. Genetycznie zróżnicowani. Można badać różne podejścia do terapii. Eksperymenty na ludziach? Przy takich świństwach Cerberus zaczyna wydawać się dobrym pomysłem. Nigdy nie używałem ludzi. To obrzydliwe, nieetyczne, niedbałe. Tak postępują brutale, niemyśliciele. Gdzie tu prawdziwa nauka? Użycie ludzi przez Krogan nie dziwi. Ty pewnie też musiałeś prowadzić badania na żywych pacjentach podczas prac nad nowym genofagium. Nie, niepotrzebne. Testy ograniczone do symulacji zwłok próbek sklonowanej tkanki. Zaawansowane badania na warenach. Żadnych badań na istotach, które potrafią liczyć. Nigdy nie złamałem tej zasady. Co możesz powiedzieć o tych eksperymentach na podstawie wyglądu zwłok? Umiejscowienie guzów sugeruje świadomą mutację przysadki i szyszynki. Modyfikacja poziomów hormonów. Kontratak na gruczoły zaatakowane przez genofagium. Sprytne. Sądzisz, że są bliscy uleczenia genofagium? Nie wiem. Potrzeba więcej danych. Ta teoria ma sens. Genofagium zmienia poziom hormonów. Można przeciwdziałać hormonalnym kontratakiem. Ludzie bardziej zróżnicowani genetycznie? Jak to? Większa różnorodność. Stany wysokie i niskie. Mutacje, dostosowanie. Dużo bardziej od innych form życia. Ludzie to dobry materiał badawczy. Gwałtowniejsze reakcje na słabsze bodźce. Wiem, że wyglądamy czasami bardzo różnie, ale Asari też mają szeroki wachlarz kolorów skóry. Nie, zignoruj pozory. Liczy się kod genetyczny. Zdolności biotyczne, poziom inteligencji. Losowo wybrany Asari czy Kroganin pozwala oceniać całą rasę. Ludzie są na to zbyt zróżnicowani. We wszystkich rasach trafiają się wartości brzegowe. Geniusze, idioci. Ale u ludzi występuje największe zróżnicowanie. Mamy już dwa powody, aby zamknąć tę budę. Skup się na Mejlonie. Martwym nie pomożesz. No dobra, za tą rozmowę dostaliśmy plus 2 do prawości. No to spójrzmy jeszcze, jak to wygląda. Czyli mamy egoizm, poziom 4. Wbijamy powoli 5, a w prawości mamy tak 2,5 poziomu. Dobra. Okej, okay, schodzimy dalej, szukamy Melona. Okej, okay, jest 600 irydu. Kolejne drzwi, tych już nie trzeba hakować. Jestem heroldem klanu Warlocków, przybysze. Przelaliście naszą krew. Zgodnie z prawem powinniście już być martwi. Warlock Gould, wódz nad wodzami. Nakazał jednak zezwolić wam na ucieczkę, abyście mogli głosić wszem i wobec wieści o tym, że nadciągamy. Kroganie nikogo nie wypuszczają. Co knują Warlockowie? Odejdźcie teraz, a Dane wam będzie opowiadać swym dziadkom, że widzieliście klan Warlocków przed tym, jak krwawa horda podbiła gwiazdy. Jesteś pod wrażeniem urdnotów? Są żałośni. Warlock Gould ich zniszczy! Salarianin uleczy genofagium, a klan Warlocków rozprzestrzeni się po galaktyce, topiąc ją w morzu krwi. Chyba odkryli dzieło Mejlona. Pech. Nie musi tak być. Mogę zrozumieć chęć wyleczenia genofagium. Nie, człowieku! Nic nie rozumiesz! Nie widziałeś stosów dzieci, którym nie dane było żyć. Kroganie zostali skrzywdzeni! Naprawimy to, a potem ruszymy po zemstę. Połowa galaktyki widzi w Kroganach ofiary. Jeśli zaczniecie wojnę, stracicie poparcie. Mamy krwawą hordę i mamy Salarianina.
Gdy nasz klan będzie liczył miliony, nie będziemy potrzebować wsparcia. Gdy uleczymy genofagium, Warlock Gould będzie rządził wszystkimi kroganami z rebelii kro... Za dużo gadasz. Widzicie? Ten człowiek nie potrafi nawet celować. No i bardzo dobrze. Nie wdajemy się w żadne dyskusje. A, dobra, tamten już sobie śpi. Dobra, zmienimy miejsce, to nie jest najlepsze. O kurde. Dobra, dawaj. Dobra, tu się schowam. Kurde, to nie jest najlepsze miejsce, aby się schować. O kurde. Dobra, dawaj bariero. Potrzebuję cię. O kurde. Się zrobiło niebezpiecznie. Dobra, skorzystajmy tutaj może. Amunicja Inferno, dlaczego nie? Jaka amunicja? Nie, no to mi się podoba. No to już wiemy, dlaczego się tak nazywa. Amunicja Inferno, no bardzo mocna, bardzo przydatna. To chyba droga do laboratorium. Czuć środek dezynfekcyjny i martwe mięso. Po prostu tam chodźmy. Dobra, co tutaj się dzieje? Sprawdźmy sobie dookoła. Aha, czyli w tamtą stronę pewnie trzeba iść. No to najpierw tutaj obwody drukowane. Plus 3000 kredytów. Tam u góry mamy iryd. A nawet kilka puszeczek z irydem. A tutaj terminal komputera. Aktywna konsola. Może zawierać przydatne dane. Chwila. Ciągi danych genetycznych. Mutageny hormonalne stabilne. Łańcuchy protein. Tkanka żywa. Tkanka sklonowana. Bardzo szczegółowe. Standardowe wektory terapii. Uniknięcie użycia immunosupresantów. Taktyki spalonej ziemi do ingerencji w poziom hormonów. To by było paskudne. Większość ludzi nie podeszłaby tak lekko do opracowania zarazy sterylizującej, Mordin. Nie opracowaniu, tylko zmodyfikowaniu. To trudniejsze. Praca w obrębie istniejącego genofagium. Kilkaset razy wyższy poziom trudności. Błędy nie do przyjęcia. Mogły wywołać całkowitą sterylność. Złośliwe guzy. Nawet zmniejszyć skuteczność. Gorsze od bezczynności. Populacja krogan musiała być stabilna. 1 na 1000. Idealny cel. Rozrost optymalny. Jak w ogrodnictwie. Piękne słówka nie zmienią faktu, że mówisz o mordowaniu milionów istot. Nie, nikogo nie zamordowałem. Wpłynąłem na płodność, uniemożliwiając rozwój układów nerwowych płodów. Zabiłem wielu, Shepard. Bronią palną, nożami, narkotykami, technologią oraz sprzętem rolniczym. Nigdy lekami. Twierdzisz, że pracowałeś równie ciężko, żeby powstrzymać spadek ich populacji? Tak. Likwidacja krogan prosta. Wystarczyło doprowadzić do większego rozpadu struktury genetycznej. Pomysł odrzucono. Wyginięcie rakni to tragedia. Nie chciano powtórzyć. Każda forma życia cenna. Wszechświat potrzebuje różnorodności. Jak ci się pracowało nad modyfikacją genofagium? Najlepsze lata życia. Budziłem się z pomysłami. Rozmowy przy śniadaniu, poranki pełne eksperymentów, popołudnia z analizą statystyczną. Nowe symulacje podczas obiadu, ustawianie analiz danych na noc. Śmiech, ego, spory, pasja. Największy problem w galaktyce. Ogromne środki do dyspozycji. Dostawaliśmy wszystko, czego chcieliśmy. Utrzymujesz kontakt z pozostałymi członkami ekipy? Nie, po użyciu wszystko się zmieniło. Zrzut próbny na izolowany klan Krogan. Zrzut na całą tuczankę po pozytywnych wynikach próby. Koniec projektu. Rozeszliśmy się. Patrzyliśmy, jak spada rozrodczość. Kwestie osobiste, prywatne. Nieodpowiednie dla ekipy. Musiałeś być ważną osobą. Jakim cudem skończyłeś w klinice na Omedze? Chciałem leczyć ludzi. Dobrze wykorzystałem ostatnią dekadę. Coś prostego. Bez problemów etycznych. Rozumiem uzasadnienie modyfikacji genofagium. To właściwa decyzja. Jednak czasami wciąż trudno mi spać. Jak możesz popierać użycie genofagium? Spójrz, do czego to doprowadziło tuczankę. To nie genofagium odpowiada za stan tuczanki.
Zimę atomową wywołali Kroganie przed pierwszym kontaktem z Salarianami. Wybory Krogan. Nie chcieli rozejmu podczas rebelii krogańskich. Rozwijali się po wojnach Rakni. Podzielili po genofagium. Genofagium to środek medyczny, nie nuklearny. Wirus nie tworzy kraterów. Zniszczenia wywołali Kroganie, nie Salarianie. Nie ja. Odpowiadasz za wpływ wirusa na Tuczankę. Ulepszyłeś go, utrzymując ich w fazie barbarzyństwa. Kroganie popełniali zbrodnie wojenne. Nie chcieli negocjować. Turianie nie zniszczyli ich całkowicie. Kroganie mogli zaatakować ponownie. Wojna konwencjonalna zbyt ryzykowna. Wojska Krogan zbyt silne. Genofagium jedynym rozwiązaniem. Kroganie wymusili użycie genofagium. My albo oni. Nie żal zwycięstwa. Nie miałbym nic przeciwko pokojowemu rozwiązaniu. Więc odpowiadałoby ci, gdyby Kroganie się połączyli i utworzyli jeden rząd? Tak, zjednoczeni Kroganie uratowali galaktykę, niszcząc Rakni. Genofagium to nie kara. Zmienia tylko płodność w odpowiedzi na usunięcie zagrożeń środowiskowych. Wpatrywanie się w konsolę nie pomoże nam znaleźć Mejlona. Idziemy. No właśnie, już wystarczy tego biadolenia. Idziemy dalej, troszeczkę akcji nam się tutaj przyda. Dobra, czyli widzę, tutaj mamy kolejne drzwi, przez które na bank trzeba przejść. Tak więc jeszcze się tutaj rozejrzyjmy. Zwłoki Kroganina. Martwa Kroganka. Guzy sugerują eksperymenty. Brak śladów więzów. Ochotniczka. Sterylna kobieta Werloków chciała ryzykować. Liczyła na szczepionkę. Bez sensu. Bezcelowa strata życia. Nie spodziewałem się po tobie takiej reakcji na widok martwej Kroganki. Dlaczego? Przez pracę nad genofagium? Brak związku. Przyczyny. Nigdy nie eksperymentowałem na żywym Kroganinie. Nie zabijałem lekami. Jej śmierć to nie moja robota, to reakcja na nią. Celem była stabilizacja populacji. Tego nie chciałem. Dostrzegam tu logikę, ale to wciąż niepotrzebne. Głupia strata życia. Żal patrzeć. Nie wiedziałem, że miałeś bezpośredni kontakt z takimi sprawami. Przybyłeś na Tuczankę po uwolnieniu swojej zarazy? Coroczne misje zwiadowcze. Próbki wody i tkanek. Żeby uniknąć błędów. Przełożeni zaproponowali kontynuację. Odmówiłem. Musiałem zobaczyć na własne oczy. Musiałem spojrzeć, zobaczyć. Zaakceptować konieczność. Skupić się na szczegółach. Przypomnieć sobie, dlaczego prowadzę klinikę na Omedze. Śpij, młoda matko. Znajdź swych bogów. Znajdź lepsze miejsce. Nie wiedziałem, że jesteś taki uduchowiony. Projekt modyfikacji genofagium odmienił miliony żyć. Wyniki były potem. Ego, pokora, konfrontacja. Kruchość życia. Rozmiar wszechświata. Po skończeniu projektu badałem religię. Różne rasy. Brak odpowiedzi. Liczne pytania. Chyba starasz się zwalczać poczucie winy. Lekarz, który zabił miliony. Projekt modyfikacji genofagium olbrzymi. Naukowo genialny, etycznie problematyczny. Reakcja Krogan gwałtowna, tragiczna. Nie wina, odpowiedzialność. Szkolony lekarz. Genofagium wpływa na płodność. Nie zabija. Ja to wywołałem. Ogólną perspektywę przysłaniają stosy ciał. Jak możesz to wszystko uzasadniać? Znajdować wymówki? Koło życia. Koncept popularny wśród Salarian. Podobny do idei reinkarnacji ludzkich hinduistów. Dobrze widzieć życie jako nieskończone. W przyszłym życiu można naprawić błędy. Uczyć się, adaptować, ulepszać. Nie wierzę, że życie tu się kończy. Ogromna strata. Mogę wiele zaoferować. Naprawić błędy. To nie może być koniec. Mam tyle do zrobienia. Dość już o tym twoim życiu duchowym. Czy to ciało do czegoś się przyda? Minimalna wiedza o eksperymentach. Terapia genowa. Ryzyko nowotworu nakierowane na łagodne mutacje. Krogańscy badacze bezwzględni. Ryzykowali życie kobiet z własnego klanu, żeby zdobyć dane. Odrażające. Krótkowzroczne. Błędne. Jak dla mnie zakażenie całej rasy zarazą sterylizującą jest niewiele lepsze. Tak było trzeba. Wojny Rakni, rebelie krogańskie, wszystko wskazywało na krogańską agresję. Wiele symulacji. Skutki wzrostu populacji Krogan. Wszystko wskazywało na wojnę, zagładę, genofagium albo ludobójstwo. Ratunek dla galaktyki przed Kroganami. Dla Krogan przed galaktyką.
Mogłeś wyleczyć Genofagium, dać Kroganom nadzieję. Radowaliby się. Genofagium albo Xenolyt. Ratunek dla galaktyki przed Kroganami. Dla Krogan przed galaktyką. Na Tuczance zapanowałby chaos. Zwycięzca miałby gospodarkę wojenną. Rządną krwi armię. Galaktyczna ekspansja jedynym rozsądnym wynikiem. Dalsza wojna. Genofagium uratowało tych, którzy zginęliby w wojnie. Jesteś gotów wysterylizować całą rasę na podstawie wyników kilku symulacji? Tak, miliony punktów danych, lata sporów, niezliczone scenariusze. Wszystkie możliwe podziały Krogan niebezpieczne. Brak zunifikowanej kultury wspierającej repopulację. Wybuchłaby wojna, Turianie i ludzie całkowicie zniszczyliby Krogan. Genofagium lepsze, uratowało wielu. Skoro tak to ujmujesz, postąpiłeś słusznie. Mało kto miałby odwagę wziąć to na siebie, patrząc na efekty. To niełatwe. Czasami wolałbym być głupszy. Ktoś podjąłby za mnie tę decyzję. Nie mój problem. Sen głupca. To musiałem być ja. Inni mogliby się pomylić. Jestem gotów do drogi, Shepard. No dobra, idziemy dalej. Plus 4 punkty egoizmu, plus 2 prawości. Jeszcze mamy tutaj terminal, okej, okay, czyli szukamy kodów. Pierwszy jest, drugi... Ej, dobra, tutaj już mamy jeden błąd. To nie to... O, jest, dobra, jest drugi i trzeci. Zaczynamy z zielonymi na samej górze. O, dobra, jest. A tu jeszcze jeden, jedna linijka biała. Dobra, mamy. Zapora wyłączona i krogańska witalność. Dobra. Chyba całkiem przydatne ulepszenie. No dobra, przejdźmy już przez te wrota. Okay. Jakiś błąd w Matrixie. Czyli teraz tak, możemy pójść w dwie strony. Gra nam każe iść teraz w drugą stronę, niż jestem odwrócony, a więc wchodzimy tu. O, chory kroganin. Kto to? Dobra, czyli tak, najpierw zhakujemy ten datapad. Okej, czyli zaczynamy od zielonego... Kurde, to było to. Ej, od razu się wyłączyło i straciliśmy możliwość odkrycia tego datapadu. Zabiliście strażników z krwawej hordy. Nie należy do krwawej hordy klanu Werloków. Inne oznaczenia klanowe. Jestem zwiadowcą Urdnotów. Schwytali mnie i ściągnęli tutaj strażnic Werloków. Dowódca zwiadowców kazał nam cię szukać. Zlikwidowaliśmy strażników. Wracaj do Urdnotów. Nie mogę. Werlokowie podawali mi prochy, zastrzyki. Twierdzili, że poświęcam się na rzecz wszystkich Krogan. Eksperymenty miały leczyć genofagium. Wszystko mi się zlewa. Trudno mi myśleć. Muszę tu zostać. Mordin, możesz go postawić na nogi? Może podaj mu steamy, czy cokolwiek, co wzmocni jego układ odpornościowy. Nie rozumiesz. Nie jestem zbyt słaby, żeby odejść. Muszę tu zostać. Leczą genofagium. Wszystko naprawią. Muszą kontynuować badania. Uwaga, Shepard. Pacjent niestabilny, podatny na sugestie. Wyprany mózg. Dlaczego chcesz, żeby kontynuowali badania? To moja wina. Schwytano mnie. Nie byłem dość silny, dość dobry. Na więcej mnie nie stać. To wszystko. Nie jestem dość duży, żeby mieć szansę kobiet. Nigdy nie będę miał dzieci. Ale jeśli pomogę wyleczyć genofagium, będę coś znaczył. Dbasz tylko o swoje ego. Schwytano cię i pobito, więc tłumaczysz to sobie jakąś wyższą potrzebą. To nieprawda. Muszę zostać. Wszystkich nas wyleczą. Nie jesteś prawdziwym kroganinem.
Prawdziwy kroganin po upadku powstaje. Wstawałem. Po każdym uderzeniu tyle uderzeń. Leżysz tu teraz jak żrąc ziemię worcz. Będziesz tak leżeć worczą? Pieprz się, człowieku. Nikt tak do mnie nie mówi. Nikt mnie nie powstrzyma. Dokładnie. Dokładnie. Wracaj do urdnotów i zgłoś się na służbę. Ale już! Dobra robota. No pięknie, Shepard. To było dobre. Porozmawiaj z dowódcą zwiadowców. Dobra, doświadczenie plus 40. Egoizm plus 5. I prawość plus 6. Shepard, wykrywam przed nami skrzynię z niestabilnymi substancjami. Przypadkowy strzał może wywołać potężną eksplozję. Albo nie przypadkowo. Mordin, uciekaj z linii strzału. Skurczyny, ale wytrzymałe są. Fujaro, Mordin tam się nie pierdzieli. Idzie pierwszy. A, tutaj mogliśmy te skrzynki rozwalać. No cóż, nie zauważyłem ich. To może je najpierw rozwalmy. Gdyby jeszcze nas zaczęli atakować. Bo co, tutaj chyba nic już nie mamy, nie? Do zebrania. Dobra, idziemy dalej. Okej, czyli co? Mamy tutaj schody na dół, mamy też jakieś pomieszczenie, więc tak, najpierw zobaczmy sobie, co w tym pomieszczeniu się dzieje, bo chyba właśnie tam na dół musimy iść, a tutaj pusto, dobra. Okej, teraz skąd? Tutaj, okej. Pięknie. Krwawa hordo. A jest i wódz. Dobra, skorzystajmy sobie. Nie możemy już. Ta broń korzysta już z wybranej amunicji. Aha! Czyli cały czas używamy amunicji Inferno. Dobra. No dobra, czyli wódz zabity. No musimy się udać w tamtą stronę. No to zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje. Czyli tak, mamy zamkniętą skrzynię do zhakowania. Dobra, pierwsze, dalej C było tutaj, cyk, strzykawka. No dobra, ogarnięte. 3000 kredytów, no tutaj już więcej nic nie ma. No to co, jeśli zabiliśmy wodza, to coś mi się wydaje, że to chyba wszyscy przeciwnicy. No bo co, no najsilniejszy został zabity, nie? Dobra, tam nic już chyba nie ma. Dobra, zobaczmy. Coś mi się wydaje, że chyba zbliżamy się już ku końcowi tej misji. Kolejny terminal do zhakowania. Dobra, czyli szukamy. Tak, jest pierwsza, druga, troszkę zielonego. U góry później filetowy. No jeszcze tego nie widziałem. Dobra, jest. Teraz tak, zaczynamy od białego, czyli tutaj, okej. Okay. Hakowanie kodu zakończone. To może się przydać. Amunicja do broni ciężkiej. Dobra, przejdźmy przez drzwi i
doszliśmy na miejsce, tak jest. Mejlon, żywy i zdrowy. Brak śladów przymusu, dowodów tortur. Nie rozumiem. Profesorze, zawsze miałeś problemy z dostrzeżeniem faktów, które przeczą twoim poglądom. Kiedy wreszcie dopuścisz myśl, że jestem tu z własnej woli? Może Werlock zrobił mu pranie mózgu albo podał leki, dzięki którym go kontroluje. Wątpliwe. Źrenice normalne. Reakcje ciała wskazują na standardowy stan metaboliczny. Błagam, profesorze. Napisałeś artykuł na ten temat. Wymuszona modyfikacja zachowań zawsze wywołuje degradację umysłową. Indoktrynacja żniwiarzy czy środki farmakologiczne, nieważne. Pacjenci zawsze tracą wyższe funkcje poznawcze. To nie pranie mózgu, ani warunkowanie umysłowe. Mejlon musi być w najwyższej formie, żeby pracować. Inne źródło przymusu. Krwawa horda nie porwał Mejlona. Sam do nich przystał, pracował nad szczepionką. Mówili, że był z krwawą hordą. Podobno, ale czemu? Nigdy nie kwestionował potrzeby istnienia genofagium. Miałem się sprzeciwić wielkiemu doktorowi Solusowi? Byłem twoim uczniem, wpatrzonym w ciebie jak w obrazek! Tutajsze eksperymenty. Żywi pacjenci, więźniowie, tortury, egzekucje. Twoja sprawka? Mamy na rękach krew milionów. Odrobina więcej nie gra roli, jeśli zdołam naprawić dawne błędy. Naprawdę uważasz, że twoje eksperymenty są uzasadnione? Popełniliśmy kulturowe ludobójstwo. Nic nie zmaże mojej winy. Te eksperymenty są potworne, bo nauczono mnie, jak być potworem. Mordinie, prowadziłeś kiedyś takie eksperymenty? Nie, nigdy ci tego nie nauczyłem, Mejlonie. Więc masz czyste ręce. Kogo obchodzi, że ziemia splamiona jest krwią milionów? Nauczyłeś mnie, że cel uświęca środki. Naprawię nasze błędy, profesorze. Jedynym sposobem, jaki znam. A co, jeśli genofagium zostanie uleczone, a populacja Krogan wzrośnie? To będzie twoja wina. Uzasadnialiśmy naszą zbrodnię, mówiąc, że wzrost populacji Krogan doprowadziłby do chaosu i wojen. Ale jak wygląda sytuacja teraz? Ataki Batarian na Travers, ataki Getów na Cytadelę. To ma być ta galaktyka pokoju? Gdybyśmy pozwolili Kroganom odzyskać siły, atak na ten wasz Eden Prime mógłby się nigdy nie zdarzyć. Teraz się tego nie dowiemy. Jak wzrost populacji Krogan miałby powstrzymać Sarena i Getów? Liczniejsza populacja Krogan zmusiłaby Radę do działania. Zapewne również w kwestii praw do kolonii w Traversie. Flota Turian uważałaby na działalność wojskową w tym rejonie i mogłaby powstrzymać Gety przed atakiem na Eden Prime. Przypuszczenie, brak pewności. Nie rozumiesz? Próbowaliśmy bawić się w Boga i zawiedliśmy. Pogorszyliśmy tylko sytuację. Naprawiam ten błąd. Mówisz o mordowaniu, ale genofagium nie jest śmiertelne. Wpływa tylko na płodność. Kroganie walczą między sobą o płodne samice. Zostają najemnikami i piratami, bo nie widzą żadnej alternatywy. Gdybyśmy nie uznali, że zasługują na taki los, przeżywaliby teraz kulturowy renesans. Niezupełnie. Przyrost populacji prowadził do wojny. Wyniki symulacji jasne. Dlaczego współpracujesz z klanem Werlocków? Jak zyskałeś dostęp do danych o genofagium? Łatwo było uzyskać te dane. Wciąż mieliśmy upoważnienie. Byliśmy bohaterami. Wystarczyło poprosić. A Werlockowie? Tylko oni dysponowali potrzebnymi środkami i byli dość zdeterminowani. Urdnoci mają większy obóz od Werlocków. Dlaczego nie wykorzystujesz ich? Urdnot Vrex jest zbyt miękki. Nie zgadzał się na konieczne eksperymenty. Urdnoci na tym stracili. Werlockowie zyskali. To ich klan jako pierwszy otrząśnie się ze skutków naszej zbrodni. Likwidujemy twoje laboratorium, Mejlonie. Nie tylko laboratorium. Nie potrafisz spojrzeć prawdzie w oczy, co? Przyznać, że twój genialny umysł popchnął cię do zbrodni! Niedopuszczalne eksperymenty. Niedopuszczalne cele. To się nie zmieni. Nie ma wyboru. Trzeba cię zabić. Zaraz. Nie musisz tego robić, Mordinie. Nie jesteś mordercą. Nie. Nie mordercą. Dziękuję, Shepard. Koniec, Mejlonie. Odejdź. Werlockowie nie żyją. Koniec projektu. A jeśli porozmawia z innymi Kroganami? Powie wszystkim o projekcie modyfikacji genofagium? Oddział do zadań specjalnych. Dobrze zaciera ślady. Brak dowodów. Chęć Werlocka do współpracy z Salarianami nietypowa. Inni Krogani go zabiją. Nie obawiasz się, że ponownie rozpocznie badania? Nie. Zamykam kompleks. Oddział do zadań specjalnych odetnie dostęp do starych danych. Możesz zacząć od zera.
choć to praca na dziesiątki lat. Nie nauczyłem cię wszystkiego, co wiem. Słyszałeś, profesora. Zabieraj się stąd, zanim zmieni zdanie. Co mam ze sobą zrobić, profesorze? Nie moja sprawa. Może Omega? Przyda się nowa klinika. Kroganie nie zasłużyli na los, który im zgotowaliśmy, profesorze. Trzeba skończyć z genofagium. Nie w ten sposób. Przepraszam, komandorze. Niezrozumienie parametrów misji. To nie porwanie. Mój błąd. Dziękuję. Mną się nie przejmuj, Mordinie. Co z tobą? Trzeba go było zabić. Chciałem. To prostsze od słuchania. Dla niego też prostsze. Eksperymenty pokazują, jak nisko upadł. Można się tego spodziewać po Kroganinie, nie po naszych. Może nie doceniasz Krogan, lub przeceniasz Salarian. Możliwe. Powierzchowne rozumowanie. Trzeba naprawić. Badania Meilona, jedyny otwarty wątek. Można je zniszczyć. Bezpieczeństwo, zamknięta sprawa. Są jednak cenne. Skoro te dane mogą być przydatne, zatrzymajmy je. Lata pracy nad genofagium. Trzeba je zniszczyć. Badania Meilona mogłyby wyleczyć genofagium. Nie wiem. Wpływ na Krogan, na galaktykę. Za dużo zmiennych. Za dużo. Żałujesz, że Kroganie stali się tym, czym teraz są. Dostrzegasz okropieństwa, których tu dokonali, ale jesteś także świadom straty. Zmarnowany potencjał. Nie zasłużyli na to, Mordinie. Zachowaj te dane. Racja, Shepard. Zgrywam dane. Usuwam kopie lokalne. Badania potrwają jeszcze latami, ale krócej niż gdyby zacząć od zera. Gotowe. Można iść. Opuścić tuczankę. Polecieć gdziekolwiek. Może gdzieś, gdzie świeci słońce. Chcę się tu lepiej rozejrzeć. Dobrze. Czyli jeszcze jakieś tutaj rzeczy możemy... Aha, czyli możemy się rozejrzeć, ale tutaj za dużo do rozglądania raczej nie ma. Czyli dobra, komputer ścienny, to jeszcze możemy zhakować, czyli to będzie chyba już ostatnia rzecz, którą tutaj zrobimy. Dobra, czyli pierwsze cyk. O, drugie tam kurcze u góry było. Dobra, no trzeba jeszcze raz to znaleźć. Okej, jest tutaj po lewej. Teraz tak, troszkę zielonego jest, zaraz pod. Dobra, mamy to. 3000 kredytów, dobra, czyli tak, chcemy zakończyć tą misję. Wyższy poziom, 750 doświadczenia, niepokojące postępy klanu Werloków na drodze do opracowania szczepionki na genofagium bez wiedzy Cerberusa. Dane o szczepionce mogą się okazać przydatne. Kroganie są niebezpieczni, ale i wyjątkowo cenni jako szturmowcy do walki ze żniwiarzami. Asystent Mordina nie stanowi już problemu, a sam Mordin powinien móc w pełni się skoncentrować na misji. Odblokowano moc Mordina, porażaj bólem wrogów organicznych. Nowy strój Mordina... Krogańska witalność, amunicja do broni ciężkiej, kredyty 24 tysiące i 1100 irydy. Szczepionka, zdobądź lojalność profesora. Dobra, czyli wracamy naszym pojazdem znów na tuczankę. Dobra, to jeszcze, albo nie, dobra, to pogadamy sobie tutaj ze wszystkimi, oddamy jeszcze to, co znaleźliśmy, bo być może czeka nas tutaj jeszcze jakieś zadanie. Dobra, w tym momencie to będzie wszystko w tym odcinku, moi drodzy, tak więc wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano!